Warszawa niestety, panowie. I z tej drugiej strony jest ta sama sytuacja, więc to się tutaj, o, dobra. Bo co, ty myślisz, że... Przy tej ścianie, tak? Tutaj jest ta sama sytuacja. A oni już teraz nie leją, nie? Nie, teraz nie są po to. Jarek, to na rozie jesteś. Dobra, idę do swoich chłopaków, zobaczę, bo słyszę, że gdzieś ich tam wpuszczają. Powiedz mi tak, wodę, stop wodę, nie lejemy już. Ja bym nie lał. Ja z tamtej strony co widzę, to już bym nie lał. Tam sobie damy radę. Jeszcze możemy z tej strony przejść. Warszawa, siódemeczka. Z tej strony można się przebić. Jeszcze ostudzić, tak jest. My zużywamy bardzo niewiele wody, w związku z tym straty będą minimalne pozostałe. Nie, to jest 5 kilo będzie ważyło, także... Nasza jednostka została zadysponowana urządzeniem Kobra do pożaru kościoła w Warszawie na Targówce przy ulicy Tykocińskiej. Zostaliśmy zadysponowani w 4 godzinie akcji. Po dojeździe dostaliśmy zadanie wycinania urządzeniem Kobra otworów w dachu pokrytego blachą miedzianą w celu wprowadzenia roty ze standardowym ciśnieniem do gaszenia przestrzeni międzydachowej. Po kilku minutach pracy okazało się, że tych otworów nie trzeba wycinać, gdyż Kobra po przebiciu się przez blachę doskonale gasi wszystkie materiały, które palą się w przestrzeni międzydachowej. No, nie, wyciągnij mi. Ale jeszcze zjeść. Dopiero troszkę się wchodzimy i dopiero cię... No, no dobra, spokojnie. Jak wężyk się nie upala, to ja się nie upalam. Czekaj, sobie tutaj to wezmiesz. No, nie. O, teraz mi pasuje. Żadne pomaski, nie? Dobra. Czekaj, zrobimy jeszcze.